150 najcelniejszych powiastek kanonika Schmita. Już są 3 tomiki pożytecznych opowiadań dla dzieci, młodzieży i całych rodzin. Barwne historie, niesamowici bohaterowie, wartościowe puenty. Czytajcie i rozmawiajcie. Miłość to obecność. 150 najcelniejszych powiastek kanonika Schmita. Zaprasza Wydawnictwo Życia Wewnętrznego Na Jej Głowie. Ponadczasowe książki i dzieła duchowości chrześcijańskiej. Już dziś zamów Eucharystię za duszę w czyśćcu cierpiącą. To najskuteczniejsza pomoc dla Twoich przodków. Wydawnictwo Życia Wewnętrznego Na Jej Głowie prezentuje serię Miesiąc Dusz Czyśćcowych. Słuchaj, rozważaj i módl się, pomagając uwolnić swoich przodków z czyśćca. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. O Maryjo, Tyś Matką Miłosierdzia, Tyś Matką Dusz Czyśćcowych. Przez Ciebie przychodzi nam każda pociecha, każda słodycz, każda łaska, boś Ty rozdawczynią skarbów niebieskich. O Maryjo, Różo rajskich wonności, lilio jaśniejąca niepokalaną białością przed tronem Trójcy Przenajświętszej. O Matko Dziewico, o Królowo Nieba i Ziemi, w ręce Twoje składamy tę drobną pracę naszą. Błogosław jej. O Matko Boża, błogosław wszystkich, którzy tego będą słuchać, i rozbudzaj w ich sercach żywe współczucie dla biednych dusz cierpiących, aby ratując je wszelkimi sposobami przez dobre uczynki i ofiary mszy świętych, jak największą ich liczbę wyzwolonych z więzienia ognistego wprowadzili do radości niebieskich, gdzie z aniołami i wszystkimi świętymi wielbić będą Boga w Trójcy Jedynego i matczyną opiekę Twoją. O Maryjo, Matko nasza. Amen. Dzień 18. Najsilniejsze pobudki, abyśmy duszom w czyśćcu pomagali. Nim zaczniesz codzienne rozmyślanie, staw się w obecności Boga i proś Go o oświecenie umysłu i zbawienne poruszenie woli, abyś istotnie z tego rozmyślania skorzystał. Z Pisma Świętego: zlitujcie się nade mną, zlitujcie się nade mną, przynajmniej wy, przyjaciele moi. Oprócz ogólnego obowiązku pomagania duszom w czyśćcu, który nakłada na nas zarówno prawo natury, jak prawo Chrystusowe, istnieją jeszcze inne zobowiązania, które wynikają z osobistych stosunków do zmarłych. Zobowiązuje nas do tego wdzięczność. Wdzięczność względem naszych dobroczyńców. Zapominać o dobrodziejstwach jest tym większą niewdzięcznością, im usilniej domaga się wdzięczności głos natury, im głębiej w sercu ludzkim uczucie wdzięczności względem dobroczyńców jest zakorzenione. Gdzie się znajdzie taki, który by nie miał dobroczyńców w ogniu czyśćcowym? Może to są wychowawcy, duszpasterze, przełożeni, którzy nas uczyli i wychowywali. Przez przykład swej cnoty, przez dobre rady, przez piękne zasady prowadzili nas do cnoty. Utwierdzali na drodze zbawienia. Świadczyli nam dobrodziejstwa, a w ręku Boga stali się narzędziami naszego zbawienia. Kiedyż więcej mielibyśmy powodów okazania im wdzięczności, jeśli nie teraz, gdy cierpią w czyśćcu? Kiedy oni bardziej mogliby oczekiwać naszej wdzięczności niż będąc w czyśćcu? Wdzięczność względem naszych przyjaciół. Któż nie zna siły i serdeczności przyjaźni? Ona jednoczy serca i wiąże je nierozłącznie. Ona bierze udział w radości i w smutku, w doli i niedoli. Ona z dwóch serc czyni jedno. Chociaż rozłączenie przerywa stosunki zewnętrzne, serc jednak nie rozerwie. One pozostają połączone przez pobożne wspomnienia, modlitwy i wszelkie objawy życzliwości, które religia podaje. Jeśli więc prawdziwa miłość przyjaciół na ziemi jest tak czynną, tak potężną, o ileż więcej powinna być taką względem tych, którzy szczerą i wierną miłością byli z nami złączeni, a teraz cierpią w czyśćcu. Święty Ambroży po śmierci cesarza Teodozjusza, z którym żył w przyjaźni, tak się wyraża. Kochałem Cię i towarzyszyć Ci będę do kraju żyjących i nie opuszczę Cię, aż przez modlitwy i łzy doprowadzę Cię tam, dokąd wzywają Cię Twoje zasługi, na świętą górę Pańską. Zobowiązani jesteśmy do wdzięczności względem naszych krewnych. Bardzo liczne i potężne pobudki miłości jednoczą nas z tymi, z którymi jesteśmy złączeni więzami krwi, jak rodzice, dzieci, rodzeństwo, małżonkowie. Na ziemi szczerze nas kochali, wiele i wielkich ofiar się podejmowali. Dla nas pracowali, walczyli, cierpieli i koili troski nasze. Osuszali łzy, leczyli rany, a teraz może cierpią przez nas. Mianowicie za swoją zbytnią pobłażliwość dla nas, albo z powodu grzechów, których byliśmy powodem. Dawno bylibyśmy wyzwoleni, gdybyśmy spełnili to, cośmy przy śmierci święcie im przyrzekli, do czego zresztą ściśle nas zobowiązuje wdzięczność, miłość i sprawiedliwość. Od kogóż mają wyczekiwać pomocy, jeżeli nie od nas? Któż powinien ich wyzwolić, jeżeli nie my? Tak, jeżeli cokolwiek mogłoby jeszcze powiększyć cierpienie tych dusz i smutny ich los jeszcze pogorszyć, to ta myśl, że ci nawet ich opuścili, którzy są im zobowiązani przez najświętsze pobudki, a przez których oni raczej jeszcze cierpieć muszą. Jakże moglibyśmy obojętnie patrzeć, jak one cierpią tak wielką niedolę? Czyż nie okrutną byłoby to niewdzięcznością i niesprawiedliwością, wołającą o pomstę do nieba? Wprawdzie nie można się dziwić ogromnej boleści, jaką wielu odczuwa przy śmierci swych ukochanych, ale gdyby oni mogli mówić, czyżby nie powiedzieli: mniej płaczcie, a więcej miejcie litości nad nami i spieszcie wyratować nas przez modlitwy i dobre uczynki. Modlitwa. Ojcze Niebieski, zmiłuj się nad moimi rodzicami, braćmi i siostrami, krewnymi, przyjaciółmi i dobroczyńcami, którzy mnie uprzedzili do innego życia i jeszcze muszą cierpieć w czyśćcu. Boski Zbawicielu, zlej na nich Twą krew zbawczą. Duchu Święty, racz ich pokrzepić rosą łaski. O Boże, najhojniejszy w wynagradzaniu wszystkiego dobrego, racz im za mnie nagrodzić za wszystkie wyświadczone mi dobrodziejstwa i dozwól im korzystać z przeobfitych zasług, które pozyskał Jezus Chrystus, Najświętsza Maryja Panna i wszyscy święci, ażeby ze swoich cierpień wyzwoleni do wiecznej radości przyjęci zostali. Racz też i mnie pozwolić, ażebym ich kiedyś oglądał w szczęściu wiecznej chwały. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje i bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Prosimy Cię, Panie, przyjdź na pomoc swym sługom, których swą krwią drogocenną odkupiłeś. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen. Przykłady, które tutaj przytaczamy, wyjęte są z dzieł wiarygodnych pisarzy. Odrzucać wiele z nich dlatego tylko, że są niezwykłe i podziw wzbudzają, byłoby nieuzasadnione. Nie sposób temu zaprzeczyć, że zmarli się zjawiają. Opiera się to i na Piśmie Świętym, i na niezawodnych świadectwach. Przykład pierwszy. Pewien młody człowiek zszedł na manowce grzechu. Nieraz przez to w najwyższym stopniu zasmucił swoją matkę, którą zresztą bardzo kochał. Lecz znowu raz po raz ulegał swoim namiętnościom i namowom złych towarzyszy. Wkrótce potem matka zachorowała i umarła. Wtedy przy łożu zmarłej był w otoczeniu rodziny, która klęcząc modliła się i płakała. I on też chciał się modlić, ale chociaż był człowiekiem ogólnie wykształconym, zapomniał wszystkie modlitwy. Wziął więc do ręki książkę do nabożeństwa, ale i w niej nie mógł znaleźć żadnej modlitwy za zmarłych. Wtedy oburzył się na samego siebie i pomyślał: ach, nieszczęsny, nie potrafisz nawet za zmarłą matkę się modlić. A więc ona cierpieć będzie dlatego, że takiego miała syna. Zresztą jej nic nie pomogą twoje modlitwy przy takim życiu. Nie, tak dalej być nie może. Znów nauczę się swojej religii. Pójdę do spowiedzi i ofiaruję komunię świętą za duszę matki. Natychmiast zabrał się do czynu, wytrwał w dobrym i stał się wzorowym chrześcijaninem. Przykład drugi. Zasługi krwi Zbawiciela w Najświętszej Eucharystii. Obmył nas krwią swoją. Jak już mówiliśmy, że największym środkiem do ratowania dusz w czyśćcu cierpiących jest ofiara mszy świętej, taka jest również nauka Kościoła Świętego, stwierdzona licznymi cudami. W Kolonii, pomiędzy uczniami wyższych kursów uniwersytetu, byli dwaj zakonnicy dominikanie, młodzieńcy wielkiej zdolności, z których jeden był błogosławiony Henryk Suzo. Jednostajność sposobu życia, nauki, a szczególnie wspólna dążność do uświęcenia duszy połączyły ich ścisłą przyjaźnią i zwierzali się wzajemnie z łask duchowych, jakimi ich Pan Bóg obdarzał. Pewnego dnia, gdy rozmawiali ze sobą o tajemnicach życia Chrystusa Pana, Henryk pokazał przyjacielowi imię Jezusa wyryte ostrym żelazem na piersiach swoich. Brat zakonny tak był tym widokiem przerażony i wzruszony, że ze łzami ucałował tę chwalebną ranę, znamię gorącej miłości Bożej. Gdy już ukończyli nauki, mając odjechać każdy do swego klasztoru, postanowili i przyrzekli sobie nawzajem, że gdy pierwszy z nich umrze, drugi będzie ratował duszę jego, odprawiając przez cały rok 2 msze święte na tydzień. W poniedziałek żałobną według zwyczaju, w piątek o męce pańskiej, o ile pozwolą rubryki kościelne. Przyrzekli to sobie i uścisnąwszy się serdecznie, opuścili Kolonię. Przez kilka lat każdy na swej drodze gorliwie pracował dla chwały Bożej. Brat zakonny pierwszy był powołany na sąd Boży i Suzo przyjął tę wiadomość z wielkim poddaniem się woli Bożej, ale o zobowiązaniu się względem niego zupełnie zapomniał. Modlił się bardzo za duszę przyjaciela. Naznaczył sobie nowe pokuty, różne dobre uczynki. lecz o odprawieniu mszy świętych, któremu przyrzekł, wcale nie myślał. Pewnego poranka, gdy się modlił samotnie w kaplicy, staje przed nim umarły przyjaciel, a patrząc na niego mile, wypomina mu, że nie dotrzymał danego słowa, na które on liczył. Henryk zdziwiony chciał się wymówić, że wiele pokut i umartwień czynił za niego. O nie, mój bracie, odpowie dusza cierpiąca. To mi nie wystarcza. Mnie potrzeba krwi Chrystusowej, żeby zagasić płomienie, które mnie pożerają. Tylko najświętsza ofiara ołtarza wykupić mnie może z tych mąk straszliwych. Błagam Cię, drogi bracie, nie odmawiaj mi tej łaski, dotrzymaj danego słowa. Suzo zapewnił go, że jeszcze więcej mszy odprawi, ażeby wynagrodzić to mimowolne zapomnienie. Następnego dnia kilku kapłanów uproszonych przez błogosławionego połączyło się z nim dla odprawienia najświętszej ofiary. I tak czynili przez kilka dni, aż wreszcie pokazał się znowu umarły, już nie smutny i bolejący, ale rozpromieniony radością, jaśniejący chwałą. Dzięki Ci, drogi przyjacielu, rzecze mu, że skróciłeś cierpienia moje, krew Odkupiciela obmyła mnie, jestem zupełnie szczęśliwy, wstępuję do nieba, gdzie oglądać będę Boga, którego razem czciliśmy tu na ziemi, ukrytego w Najświętszej Eucharystii. Suzo upadł na twarz, dziękując Bogu za tę łaskę i zrozumiał w tej chwili lepiej niż kiedyś niezmierną cenę przenajdoskonalszej ofiary ołtarza. Czytamy jeszcze o tym błogosławionym, że matka jego, wielkiej świątobliwości niewiasta, była bardzo nabożna do męki pańskiej. Pewnego dnia w Wielkim Tygodniu, rozmyślając w kościele o męce Chrystusa Pana przed ołtarzem Matki Bożej Bolesnej, wpadła w omdlenie. Zaniesiona do domu, po krótkiej chorobie zmarła. Syn jej, Henryk, był wówczas na naukach w Kolonii. Ukazała mu się w wielkiej jasności i rzekła: oto jak wielką chwałą nagrodził mnie Pan Bóg za moje nabożeństwo do męki Zbawiciela. Jestem szczęśliwą na wieki. Stąd widzimy, jak miłym jest Panu Bogu częste rozmyślanie o męce pańskiej. Wysłuchane treści pochodzą z książek Miesiąc dusz czyśćcowych, Cuda Boże w świętych duszach czyśćcowych oraz z broszurki ABC Pomocy Duszom w Czyśćcu Cierpiącym. Pozostałe wartościowe książki i dzieła chrześcijańskie nabędziesz na stronie najejgłowie.pl.